Chciałem serdecznie pogratulować wszystkim zwycięzcom dzisiejszego turnieju przedszkolaków. Jestem pod głębokim wrażeniem atmosfery, organizacji, zaangażowania przede wszystkim dzieci, ale także rodziców, wszystkich, którzy pomogli do organizacji tej imprezy. Mam nadzieję, że ta impreza da dużo radości, czy dała dużo radości wszystkim, którzy się tutaj zgromadzili. Myślę, że takie imprezy powinny być imprezami cyklicznymi, bo w końcu najważniejsze dla nas jest to, żeby dzieci były szczęśliwe, żeby miały kontakt ze sportem, żeby w tym sporcie odnajdywały radość. A być może któryś z obecnie dzisiaj grających zawodników zastąpi Lewandowskiego, będzie grał w polskiej reprezentacji narodowej, a Polska Grupa Energetyczna będzie zawsze takie imprezy z radością wspierała. Dziękuję. Panie prezesie, bardzo dziękuję za te słowa. Ja korzystając z okazji, że mamy zaszczyt tutaj gościć pana prezesa w Mielcu, chcę bardzo serdecznie podziękować za, po pierwsze, takie zaangażowanie i wsparcie dla klubu Stal Mielec, bo nie jest żadną tajemnicą, że w bardzo trudnym okresie dla Stali, w tamtym sezonie, na początku obecnego sezonu, ale w ubiegłym roku, udało się pana prezesa przekonać do zaangażowania tutaj w ten klub. I bez tego zaangażowania ten klub na pewno miałby o wiele trudniej w lidze, ale też funkcjonując na rynku sportowym w naszym kraju. Dziękuję za to, że pan wtedy nam zaufał. Dziękuję, że pan wtedy dał nam szansę jako Mielcowi, ale też tutaj całemu klubowi FKS Stal Mielec. Dziękuję za to, że Polska Grupa Energetyczna, największa grupa energetyczna w naszym kraju, jedna z liczących się w tej części Europy największych, zdecydowała się wspierać Polskę Wschodnią, Podkarpacie, zdecydowała się wesprzeć klub, który grają nie tylko profesjonalni piłkarze, ale również uprawiają sport setki młodych ludzi, dzieci, młodzieży, którzy poprzez sport uczą się też pewnych cech, zachowań, które potem zwyczajnie w życiu się przydają. Pana firma, panie prezesie, ma w tym wielki udział. Dzisiaj podczas tego turnieju przedszkolaków razem obserwowaliśmy radość, obserwowaliśmy uśmiech na twarzy, ale też wiele emocji, które temu turniejowi towarzyszyły, młodych ludzi, którzy mieli szansę dzięki wsparciu pana i dzięki zaangażowaniu Polskiej Grupy Energetycznej dzisiaj tutaj w Mielcu uprawiać sport i realizować swoje marzenia sportowe. To dla nas jest bardzo ważne. Chcę za to bardzo, bardzo pięknie panu podziękować. Liczymy tutaj wszyscy, że ta naprawdę bardzo harmonijnie układająca się współpraca, bardzo efektywna. Myślę, że dla obu stron, wcześniej prezentowaliśmy panu prezesowi efekty tej współpracy, będzie nadal kontynuowana, a my ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, wysiłku, aby Polska Grupa Energetyczna ze współpracy ze Stalą Mielec miała jak najwięcej korzyści w tym wymiarze medialnym, reklamowym, ale również też takiej zwyczajnej, ludzkiej, co jest bardzo istotne w życiu, sympatii dla was, za to, co robicie dla Podkarpacia, za to, co robicie dla Mielca, za to, co robicie przede wszystkim dla młodych ludzi w naszym regionie, w naszym mieście. Dziękuję. Panie pośle, odnosząc się do pańskich słów, mogę stwierdzić, że jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z klubem. Wyniki, które zostały nam przedstawione, zachęcają czy napawają optymizmem na przyszłość. To, co tutaj zobaczyliśmy, jest dla nas naprawdę bardzo cenne. Jesteśmy pod głębokim wrażeniem zarówno klubu, organizacji, pracy z dziećmi i młodzieżą, która jest dla nas szczególnie istotna i wpisuje się w politykę CSR-ową naszej firmy. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo, bardzo... Super. A tu jeszcze słowo od gospodarza, od prezesa. Mamy taką zaległość jeszcze. Środowisko podkarpackie, piłkarskie środowisko podkarpackie wyróżniło Polską Grupę Energetyczną jako sponsor roku
i chciałem to panu dzisiaj przekazać. Także bardzo dziękujemy. Super. Dziękuję bardzo. Jest to dla nas niezwykle cenne i ważne wyróżnienie.